Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd, premier ma trójeczka, wraz ze mną Bagieta, witaj. Witam serdecznie. Bagieta, od naszego pierwszego wywiadu minęło bardzo dużo czasu. Czy ty teraz czujesz się jak gwiazda? Nie wiem, czy gwiazda, bo czasem nie potrafię się utrzymać w nastroju, w sensie swojego charakteru. Ja zawsze musiałem wykrzyczeć w życiu swoim wszystko. Musiałem wykrzyczeć płodze też z wielodzietnej rodziny. Nie ten, bo ja fajnie, że mam rodzinę taką dużą, tylko chcę powiedzieć, że zawsze trzeba było coś wykrzyczeć, trochę głośniej powiedzieć. Zawsze od samego początku musiałem walczyć głosem. I dlatego teraz też nie umiem się opanować, tak żeby z dystansem. Przeciwnik też ma... tak bnie w to kłamstwo, że normalnie jest ciężko go czymś zagiąć. Ma tak gadane, że po prostu nie dziwa, że robi jakieś telefony do kogoś. Ma, przyznam to bez spiny, że ma gadane. Ma gadane, umie po prostu zakręcić wszystkimi, także po prostu ja w pewnym momencie nie widziałem światełka, jak z tego wybnąć, bo po prostu firma, która miała mi dosłać informacje, zjebała to trochę, w sensie nie dopowiedziała, co mam dokładnie wysłać. Ja wysłałem tylko dwie opcje, jedną opcję tego samego słowa z dwóch różnych filmów i powiedziała, że jest tam jakieś porównanie, ale na jednym słowie oni nie mogą wyznaczyć porównania, oni nie mogą dać efektywnego zdania, nie? W ten sposób, nie? No i po prostu zostałem bez karty przetargowej i po prostu nie wiedziałem, jak tu zapnąć dalej. I po prostu nerwy zaczęły mi puszczać, zaczął mi ten filmik wstawiać. Ludzie, nie znając mnie, ludzie uwierzą mu, bo on tyle na spokojnie to gada, że jest przekonujący, a ja po prostu, że się wkurwiam, to tak wychodzi na to, że to jakby była to prawda. A ten filmik nie jest prawdziwy, rozumiem. Nie, ja mogę ci przysiąc na każdą osobę, na każdą rzecz, że po prostu nie ma takiej opcji, żeby coś takiego było. Bagieta, dość impulsywnie zareagowałeś, wybiegając prosto tutaj z sali konferencyjnej, ale później wróciłeś, żeby powiedzieć, że to jest jednak nieprawda. I powiedz mi, kto cię dzisiaj najbardziej właśnie zirytował? Czy Robalini, czy może Jaś Kapela? Bo w sumie od Jasia zaczęła się twoja pierwsza akcja. Też do niego tak wyskoczyłeś bardzo prężnie. Nie, to bardziej mnie zmotywował do tego, do jakiegoś działania, bo mnie zdrzaźnił. Ale po prostu wysiadłem, nie wiedziałem, jak zapnąć dalej. Publiczność zaczęła się śmiać, że to jestem ja, że to. Po prostu nie wiedziałem, jak się obronić. Tyle powiem. Nie wiedziałem, jak się obronić, bo mówię, daj mi rozmowy z nim, daj mi ten. On mówi, że nie, bo to i zaraz zaczyna mnie kontratakować, to daj telefon, dzwoń do tej firmy, która wystawiła to. Po prostu ma tak, kurwa, chłop gadane, że po prostu ja nie mam takiego gadania. Ale próbujesz nadrobić czynami, bo bardzo szybko przechodzisz do akcji, co w oktagonie będzie pomocne. Tak, tylko po prostu jest ciężko to ogarnąć, bo też bym chciał się jakoś zaprezentować słownie, nie? Żeby to po prostu jakoś wyglądało, a nie tylko po prostu, że nerwami wszystko, nie? Chciałem to dyplomatycznie załatwić, ale po prostu to się nie dało, nie? Pewnie to też kwestia oczywiście ogromnych emocji, jakie dziś panowały, ale też zwróćmy uwagę na to, że to jest druga edycja Prime, na której bierzesz udział. Jak na przykład będzie trzecia twoja walka, prawda? Bo rozumiem, że ty chcesz kontynuować karierę Freak Fightera. Nie, chcę kontynuować, tylko po prostu powiem tak. Na pierwszej konferencji, na pierwszej gali ja wychodziłem na te wszystkie konferencje na spontana. A tu zacząłem kombinować.
zacząłem po prostu szukać materiału, ludzie zaczęli mi szukać materiału. Trzeba było, kurwa, tego w ogóle nie ruszać, on by mnie oczernił i by było tylko atak z jego strony. Powinienem w ogóle nie ten, wyjść na spontana, tak jak ten. Po prostu myślałem, że o, jest materiał, no to po prostu sobie go wykorzystam. No i po prostu jest tego. No przegadał mnie, no tyle powiem. No na face to face też mnie przegadał, tu mnie przegadał, także no, ale bitewki może wygrał, a ja idę po wojnę. Oczywiście i ten, kto wygra wojnę, no to wiadomo, że tutaj pewnie z nami dłużej zostanie. Bo ja słyszę, Bagieta, w twoim głosie takie lekkie przygnębienie, ale uważam, że masz bardzo dobry odbiór, bo widzę, że masz dużo fanów, naprawdę. Nie, dobre no... komentarze, dobre opinie. Powiem tak, ja jestem bardzo uczuciowym chłopakiem. Jak mi nerwy puszczą, to nawet potrafię łzymy puścić. Po prostu nie umiem utrzymać, jak to ci powiedzieć, emocji w środku. Ja wolę na przykład wyjść generalnie i wyrzucić te emocje, pogadać z kimś i generalnie, żeby to było ten. Nie lubię trzymać emocji w środku, bo to jest bardzo niefajne. Nienaturalne dla ciebie. I to się nawarstwia i wtedy po prostu wiele razy jest tak, że Bagieta wybucha i wtedy jest kiepsko, nie? Oczywiście. Wczoraj w ogóle była pierwsza konferencja Fame 16 i mam pytanie, czy ty byłbyś skłonny przejść do Fame'u przy jakiejś dobrej propozycji? Bo wiele osób też się nad tym zastanawia. Wiele zawodników też zmienia federację na jakimś etapie. Generalnie wypożyczenie gra jest w... Ewentualnie jak już ten, to bym mógł pójść na wypożyczenie. Generalnie jestem w Prime, jestem zakontraktowany, jest mi tutaj dobrze. Oprócz dzisiejszej mojej wpadki ochrony, to jestem po prostu zadowolony, także jest git. Okej, no i to jest najważniejsze. Mam jeszcze do ciebie krótkie pytanie, takie szybkie strzał, więc pozwól, że... To dalej, dawaj, bo mnie tam... Dobra, już. Zastrzelą, czekają momencik. Za mną. Momencik. Jakiego produktu chciałbyś być twarzą? Jakiego produktu? Soku malinowego. Wiedziałam, że to powiesz. Jakbyś zamienił się na jeden dzień ciałem ze swoim rywalem, to co byś zrobił jako pierwsze? Omijmy te, ten... Nie wyobrażasz sobie czegoś takiego? Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, okay. Żeby zamieniać się z rywalem ciałami. Okej. Okay. I ostatnie pytanie. Największe zażenowanie w świecie freak fightów? Nie wiem. Znając ten świat freak fightowy. Nie wiem, no ty... Kapera jest takim żenadą, którą trzeba stępić, nie? I wyjaśnić w oktagonie? Tak jest. Także czekamy na tę walkę. Ze mną był Bagieta. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.